Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii świeżo upieczonego arcymistrza polskiego: 57. arcymistrz, moi drodzy Igor Janik. Gratulacje, wielkie gratulacje. Trzecia norma arcymistrzowska wypełniona na ekstralidze w 2021 roku. Igor, no, jestem dumny. Na pewno to jest ogromne osiągnięcie dla tego zawodnika. Przedstawię partię z Mateuszem Bartlem. Partia była dosyć zaskakująca, dosyć szybka. No, powiem wprost: była to szachowa miniatura, ale to wynikało z błędów jednej ze stron. Moi drodzy, przejdźmy od razu do rzeczy. Cieszymy się z tego, że mamy kolejnego polskiego arcymistrza, więc to jest na pewno bardzo ważne dla polskich szachów. Moi drodzy, jedziemy. C4 ze strony białych, E5, odpowiedział tutaj Mateusz Bartel, skoczek na C3. I goniec na B4. Widzimy, że mamy na szachownicy partię angielską. Goniec B4 dla niektórych może być małym zaskoczeniem, no bo przecież y, dlaczego mam tu grać gońcem, skoro chcę zagrać skoczkiem na D5 i stępem atakuję gońca i skoczek mój stoi w centrum świetnie. Tak w partii poszło. Otóż idea tutaj czarnych jest taka, że czarne bardzo chętnie tym gońcem tego skoczka zbiją i to jest dobry układ. Za chwilę o nim powiem dosłownie za dwa ruchy, dlaczego to jest dobre. Otóż w partii nastąpiło skoczek D5 i Mateus. Bartel zagrał A5 i to jest bardzo dobre posunięcie ideowe. Ciekawe, otóż ten goniec czasami może wrócić na pole E7, tak grywał na przykład Fabiano Caruana, czy Vigiana, Vichy Anand i w tym momencie zobaczcie, że goniec wrócił z B4 na E7 teoretycznie można powiedzieć, że to jest strata tempa i oddajemy parę gońców otóż, bicie gońca dla białych nie jest dobre, moi drodzy nie jest najlepsze, z tego względu, że Hetman to spokojnie odbija i idea właśnie jest taka, że na przykład po zagraniu D3, rozwojowym ruchu czarne tutaj prędzej czy później Grają ruch D6. I ten goniec, który początkowo stał na F8, jest kompletnie niepotrzebny. Figury, czyli skoczki tutaj sobie swobodnie wyjdą, goniec sobie swobodnie wychodzi. Czarne mają bardzo wygodną pozycję. Nie jest to oczywiście jakaś super lepsza pozycja, ale to jest dobra gra, i tutaj myślę, że czarnymi powinniśmy być zadowoleni. Otóż po ruchu A5, też bicie na B4 nie jest najlepszą opcją dla białych. Z tego względu, że po wybiciu idea jest dokładnie ta sama, że tam Hetman E7. D6, tu C5 można podważyć pionka, czy znaczy obronić pionka, próbować i jeszcze ta wieża się nam świetnie tutaj czarnymi rozgrywa i to jest bardzo nieprzyjemna pozycja, myślę taka mało komfortowa dla białych, jakby na przykład biały chciałby wymieniać tego pionka, grać A3, to nie pozostaje nic innego jak to wszystko wymienić czarnymi i ten pionek na A3 jest taką małą słabością i tutaj czarne z dobrą techniką powinny sobie świetnie poradzić. W partii było inaczej na szczęście, dla białych no, zawodnicy tego kalibru wiedzą jak tutaj się zachowywać. Igor zagrał skoczkiem na F3, no nie jest to partia włoska, gdzie tam gramy dosyć symetrycznie, tutaj zaczyna się już trochę dziać moi drodzy no i teraz ciekawe rzeczy się dzieją, bo na przykład po ruchu E4 można zastosować taki ruch jak skoczek G5 i okazuje się, że po wybiciu skoczka mamy skoczek C7, odbijamy wieżę, bardzo skomplikowana pozycja ciekawa, no tutaj przewagę już mają zdecydowanie białe, ale tym się nie będziemy zajmować, przejdźmy dalej, bo dużo jest ciekawych od, odgałęzień w tej, w tej sytuacji, właśnie w tej sytuacji po skoczek F3, D6 zagrał Mateusz Bartal i teraz Zagrywa posunięcie E3. Jest to sprytne posunięcie, które wyjaśni się za chwilę, do czego ono jest potrzebne. Ja się zgadzam, że tutaj na przykład czarnymi można by było zagrać posunięcie na przykład C6, żeby tego skoczka odpędzić i sprowokować go do wybicia. Teraz owszem, no ale czarne zagrywają skoczek A7 i to jest nadal dobre zagranie. Po tym posunięciu następuje ruch wtrącony. Jest to posunięcie A3. Od razu odpędzamy gońca. No i widzimy, że tutaj można odejść gońcem na C5. Tu białe by poczęstowały przeciwnika na pewno ruchem D4. Nastąpiło jednak bicie na D5. Tutaj białe odbiły skoczka. Widzimy zdwojone pionki w centrum, co generalnie nie wróży nic dobrego, ale to jest teraz dobry układ. Są to wyjątki od reguł. Zdwojone piony z reguły są słabe, ale nie zawsze. No i koniec. Na C5 musi uciekać. Teraz pytanie do, do Was, moi drodzy widzowie. Najlepszy ruch w tej pozycji należy do białych. Jak białe powinny zagrać, żeby uzyskać tutaj przyjemną grę? Nie mówię, że od razu wygraną, bo to tak jeszcze jest za wcześnie na to, ale przyjemną grę i ten ruch to jest posunięcie, uwaga. D4, D4, tak, to jest dobre posunięcie i uwaga, po wybiciu na D4, bo to jest obowiązek, odbijamy oczywiście tylko pionkiem. Pionek tutaj robi robotę. Niektórzy właśnie pomyślą, te pionki zdublowane D4, D5 stoją słabo. Nic bardziej mylnego. One tutaj stoją bardzo dobrze, krępują przede wszystkim tego gońca i ten goniec już nie jest na polu E7 z obroną, powiedzmy tutaj po diagonali króla czarnego. Ja zaraz wyjaśnię, o co dokładnie chodzi. No goniec musi odejść, więc odchodzi i goniec zagrywa na G5 i widzimy, jak bardzo czarnym brakuje tego gońca, powiedzmy na E7 w tym momencie. Tutaj cały czas jest pozycja, powiedzmy, normalna, ale myślę, że przyjemnie się gra to białymi z tego względu, że figury bardzo szybko Mogą wychodzić, szybka ruszada. Czarne są nieco skrępowane, lecz czarnymi mamy lepszą strukturę pionków. Zaznaczam, jakbyśmy doszli do końcówki, no to czarne tutaj nie miałyby, myślę, problemów z realizacją przewagi w postaci słabych pionków na D, D5, D4. Lecz teraz nie ma końcówki, i to jest istotna sprawa. F6 w partii nastąpiło. No i właśnie to jest takie powiedzmy osłabienie niby troszeczkę króla. No F6 nie wygląda atrakcyjnie, ale to jest jedyny ruch dobry, który został zagrany w partii. Powiedzmy jak Hetman zagrałby na D7, no to to już zdecydowanie gorsze posunięcie. Tutaj można by było się zachować pod tytułem. Hetman na przykład na Edwa z szachem, Król F8. No, zderoszowany Król to już daje znać o sobie. I na przykład Hetman C4 wzmacniając dobrze pionych, goniec Edwa, Roszada i tak dalej. Pozycja białych myślę, że bardzo przyjemna do gry, ale też normalna. Widzimy, że tutaj te figury nieco skrępowane by były, więc trzeba by było próbować je w jakiś sposób wyprowadzać. No, ale w partii został zagrany ruch F6, i po tym posunięciu goniec wrócił na pole E3. I to była taka prowokacja, właśnie do tego, żeby ten pionek f6 się poruszył. Należało tu prawdopodobnie zrobić roszadę czarnymi po gońcu d3, na przykład posunięcie f5 byłoby ciekawe. Nie chce się za bardzo takiego ruchu zagrywać, ale to ogranicza gońca, ale też wpuszcza figury na g5, ewentualnie jakieś tutaj opcje, skoczek e6, chociaż to nie jest takie proste dla białych. Tutaj goniec g5 ewentualnie mógłby spróbować zagrać, no też roszadę trzeba by było pewnie zrobić. I ja myślę, że pozycja jest taka, byłaby mniej więcej równa. Niestety, dla czarnych tutaj Mateusz zagrywa Hetmanem na E7. No i ten ruch już tak wygląda trochę podejrzanie, i nie wiadomo o co tutaj czarnym chodzi. No, prawdopodobnie związanie, próba jakiegoś tam wybicia w przyszłości może piona, ale w przyszłości to jest też nie takie proste. Hetman zagrywa na C2 w tym momencie. Goniec na G4. Właśnie Mateusz jest takim szachistą, który bardzo lubi grać. Niestandardowe pozycje, i myślę, że ta pozycja do takich może należeć. No i teraz jest kwestia, kto ma większą siłę gry w tej pozycji. Bo ja sobie zdaję sprawę, że Mateusz jest silniejszym graczem od Igora, aczkolwiek to już powoli się wyrównuje. No wiadomo, młodzież goni. Igor jest młodszy o kilkanaście lat bodajże. I tutaj jeszcze progresuje, chociaż nie palmy tutaj mostów, bo moi drodzy, czy to arcymisz z doświadczeniem, to jest kwestia pewnie dyspozycji. Dnia. W tej sytuacji pogoniec G4 białe zagrywają fantastyczne posunięcie, takie ideowe mi się bardzo podoba. Jest to posunięcie skoczek H4. Skoczek na bandę i on, ten skoczek tu stoi dobrze. On zmierza prawdopodobnie na pole F5. Nie chce tutaj wymiany, przede wszystkim ucieka, ale zauważmy, że tutaj też grożą takie rzeczy jak goniec na D4, chociaż w tym momencie ten ruch niestety nie przechodzi. Tutaj trzeba liczyć taktykę, bo mamy ruch Hetman A4 i mamy szacha w następnym ruchu. Są opcje na wzięcie figury. Więc w tym układzie po skoczek H4 też na przykład no taki ruch G6 jest totalnym niewypałem z prostego powodu. Nie wpuszczamy wprawdzie tutaj skoczka na F5, ale skoczek na G6 mógłby wybić i po wybiciu Hetman zbija z szachem i zdejmujemy figurę na G4. Także widzimy, pułapek jest tutaj co niemiara. W tym układzie czarne popełniają niestety, no niestety popełniają poważne przewinienie. Otóż arcymistrz zagrywa posunięcie C5. Nie wiadomo o co tutaj chodzi. Może czarne liczyły na to, że białe zbiją w przelocie, skoczek wybije i będzie nacisk na pole D4. Otóż nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Teraz oczywiście grozi bicie na d4, więc prawdopodobnie chodziło głównie o nacisk na ten punkt. I po ruchu c5, tutaj jest niespodzianka ze strony białych, chociaż ten ruch nie jest jakiś super trudny. Posunięcie goniec b5. Od razu, jak goniec wychodzi, pięknie wykorzystuje to, że pionki wyszły a5 i c5 za wysoko i jest szach na króla. Jak się tutaj zachować? No, otóż skoczek zagrał na D7. Jakby tutaj na przykład goniec zagrał na D7, to można poczęstować skoczek, skoczkiem na F5 z atakiem na Hetmana bezpośrednio. No, skoczek, podeś na, skoczek zagrał na D7. No, i teraz kolejny najważniejszy, znaczy najlepszy ruch w partii w tej sytuacji, moi drodzy. Jaki to ruch? Można zatrzymać materiał, spróbować swoich sił w tej taktyce. Otóż pamiętajmy, ruchy wtrącone są niezwykle. Atrakcyjne i silne Posunięcie H3 Bardzo ładny ruch Trzeba przeliczyć rzecz jasna Ruch bicie na C na D4 Tak w partii poszło Ale sprawdźmy co by było, jakby goniec zagrał na H5? No to puszcza przede wszystkim pole F5, goniec nieco wyrzucony z gry. No i na przykład po ruchu Hetman A4 to jest bardzo ładny ruch, nie pozwalający czarnym zrobić krótkiej roszady, ładnie to naciska i też troszeczkę kontroluje pole D4 i na przykład po wybiciu na D4 skoczek F5 i można by było się czarnymi poddać. Z prostego powodu Hetman F7 jest niemożliwe, bo bijemy na D6. Tutaj hetman E5 to zawsze bijemy skoczka z szachem, zdobywamy po prostu masę materiału. Po ruchu H3 pionek wybił na D4 i teraz, moi drodzy, bardzo ładne posunięcie. Jedyne, które daje ogromną przewagę białym, jest to wybicie gońca. Po wybiciu na E3 nastąpił ruch, który już partię tutaj w zasadzie wygrywa. No, narzuca się posunięcie skoczek na. F5 rzecz jasna, tutaj wybić, no nie polecam, bo otworzymy tutaj jeszcze kontratak dla czarnych. Jaki to ruch, jak zagrać białymi, żeby te pozycje wygrać, moi drodzy. Można sobie zatrzymać materiał, rzecz jasna. I jedziemy, skoczek G6. Proste widełki, zobaczcie, wykorzystanie wolnej linii. Po tym posunięciu następuje wtrącenie na F2, co wydaje się bardzo groźne, ale jest subtelne zagranie królew F1. I tak naprawdę Hetman tutaj nie ma prawa wjechać na E1, wszystko się pięknie broni. Hetman zagrał na E3 i moi drodzy, Igor zbił po prostu wieżę i w tym momencie czarne poddały. Partie. Dlaczego czarne się poddały? Otóż jest wieża mniej, to jest ogromna strata. Tutaj jest skoczek związany, grozi jakiś Hetman Edward z wymianą Hetmanów. Kompletnie wygrana pozycja. Tutaj jeszcze jakieś bicie na H7. Nie ma zupełnie co grać. To jedna z, z piękniejszych partii, uważam. Na tej ekstralidze, na pewno w wykonaniu Igora, no ale to wynika oczywiście z błędów arcymistrza, ale szachy to gra błędów, no i tutaj nie ma chyba większej dyskusji. Serdecznie jeszcze raz gratuluję Igorowi zdobycia tytułu arcymistrza, a Wam widzowie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.